Cześć, tu Madzia. Witajcie w kolejnym odcinku z gry The Sims 3. Tak, Madzia i Darek są już w nowym miejscu. Już ich przeprowadziłam do Isla Paradise, bo tak to miasto się nazywa, dalej nie pamiętam. Tak, i teraz właśnie będą mieszkali tu, mają nowy domek, który wam zaraz pokażę. A poza tym wprowadziłam naszych dobrych wszystkich przyjaciół. Jednak ja tutaj mam większość znanych tych domków, bo po prostu tutaj nie chciałam, żeby Madzia i Darek stracili kontakty. Macie z tą, z Julią, z Nimą i tak dalej. Tak więc po prostu kodami sobie ustawiłam, ale nie dało rady zrobić tak, żeby nie znać innych osób, więc znam praktycznie wszystkich w tej lokacji, ale przyjaźń mam tylko z tymi, którymi przeprowadziłam. I tak, tutaj mieszka rodzina Kinaczewy. No, jeszcze sobie stoją ładnie przed domem wszyscy. Tak. A Madzia ogór dorosła. Zacnie wygląda. W ogóle, co mnie najbardziej cieszy, koło mnie mieszka Julia. Tak, po sąsiedzku właśnie będziemy mieszkać sobie z Julią. Będziemy mogli ich odwiedzić. Co to jest? A, to są balniki, dobra. Wprowadziłam Erin, słuchajcie, na statek. Czy jak to się nazywa? Coś jeżdżącego po wodzie, pływającego, nie jeżdżącego. Tak więc tutaj mieszka Erin. Ja nie chciałam wprowadzać mojej rodziny na pływające domy, bo one są jednak małe, co mi się nie podobało, a nie chciałam mi się budować własnego. I co jeszcze miałam rzeknąć? A, pytaliście się mnie, czy któryś z moich Simów przejmie w syrenkę. Poza czarownicami nie uznaję innych ras w Simsach, o czym już niejednokrotnie mówiłam, a syreny tym bardziej nie uznaję, bo kiedyś oglądałam, on był bardzo późno w nocy ten film, o syrenie, którą wyłowili na statku, jej łuski z tego ogona, z tego zdrapywali, w ogóle ją torturowali, męczyli, nie wiadomo co to było. W ogóle to był jeszcze jak horror dawnego kina, nie wiem kto to wymyślił, ale naprawdę no, nie miałem normalnych rodziców. Tutaj mieszka Wojtek Walenty. Tak, jeszcze z cytrusy są przed domkiem. Teraz ma ładniejszy domek z zewnątrz przynajmniej. Te drzewka różowe mi się mega podobają. No i Nima, ona mieszkała tu. Tak, dobrze. Tak, razem z całym jej tym zatnym domkiem ją tutaj przeniosłam. I jeszcze o kim zapomniałam? Czy już wszyscy? Teraz nie zobaczę poznajomych. Erin, Kirmoscy. Nie, to wszyscy już są. Tak. Tak, tutaj o wszystkich tutaj znamy. No nie mam z nimi interakcji, tylko ich znam, więc w sumie większego znaczenia dla mnie to nie ma. Teraz jeszcze pokażę wam dom Madzi i Dereka. Musiałam do niego dopłacić 50 tysięcy i to też tylko dlatego, że sprzedałam tutaj samochody. Dodatkowo ten dom inaczej wyglądał, bo tutaj, gdzie rośnie oto drzewo, tutaj był jeszcze taki jakby osobny domek połączony balkonem, o tutaj w tym miejscu na górze. Stwierdziłam, że on jest mi do niczego niepotrzebny, brzydko wygląda i go usunę i tu w przyszłości będzie piaskownica dla dzieci. W ogóle jeszcze tego domu nie zdążyłam przeprowadzić, zmienić po swojemu. Wzięłam tylko moje te takie pierdoły, które z sobą wzięłam, przyniosłam i poustawiałam. I na razie tak to się prezentuje. Tutaj ten pokój, co zmieniłam, żeby dzieci miały gdzie być. Wszystko podstawowo, nawet kolorów nie zmieniałam. Stwierdziłam, że sobie po prostu dzisiaj po nagraniu usiądę i cały dom przemaluję, przeozdabiam tak, jak mi się podoba. I jeszcze na górze, aha, i na górze dałam latające łóżko i wszędzie te różne kamienie porozwalałam po sypialniach. Tutaj teraz będzie pokój Dereka, znaczy taki a la gabinet. I chyba tyle. No na dworze jeszcze te rzeczy dla kociaczków poustawiałam. A, i dobrze, że mi przypomnieliście właśnie, że wina zabrała z poprzedniego domku, bo też oczywiście zapomniałabym. A chiniatora nie znalazłam. W ogóle chiniator pomyliliście o tym, co tutaj wisi. Dobra, jeszcze tylko to wino poprzykładam. No i reszta na razie niech zostaje. Zamówiłam sobie, dobra, niech czas już leci. Zamówiłam sobie jeszcze, słuchajcie, zanim zaczęłam nagrywać, weź bziucha, lokaja i opiekunkę do dziecka. Stwierdziłam, że na razie niech tutaj będzie lokaj. Dobra, niech ci z nim rozmawiam. Niech będzie na razie tutaj lokaj, a zobaczymy, jak on się będzie tutaj sprawował, kto będzie tym lokajem. Weź tutaj zanieś bziucha, bo ona nie da rady jeszcze wejść, bo jest malutka.
Tak, mam miskę bezdenną. Czego mi z lodówki śmierdzi? Dopiero co się wprowadziłam. Sprzątnij, to idzie. Ale Madzia. A nie, dobra, tutaj już możesz położyć biciuchę. Tutaj ona sobie już poradzi. Kto to jest? Co ten pedofil chce od mojego dziecka? A, to jest pan opiekunek, dobra, sorry. No, ale taki sobie. Derek, ty byś się z ciumcidlą nie rozgadywał, tylko twoje dzieci jeszcze wymagają nauki chodzenia chociażby. Co byś chciał napisać? Dlaczego fantastyczne naukowo? No proszę ciebie. Madzia miała posprzątać w lodówce. No dobra. Tak, i dobrze, że o Erin mi przypomnieliście, bo Erin też bym tam zostawiła. Czekajcie, bo tak patrzę, co ja powinnam jeszcze zrobić. Chyba nic. Dobra, to w międzyczasie chcę obczaić, gdzie ja pracuję. Tu pracujemy. Ja, jaki kolorowy budynek. Tak, słodko. Tylko 200 za zostanie wspólnikiem? Idź, Madzia, zostań wspólnikiem. Boże, jakie kolorowe to wszystko. A tu ktoś mieszka w ogóle. Bardzo pstrokocizna. Nie, no dobra, co kto lubi. Ja chciałam tak z daleka od miasta mieszkać, nie chciałam tak w centrum. W ogóle najpierw planowałam mieszkać tam, gdzie mieszka Kina. Ale jednak stwierdziłam, że chcę nad wodą. No zwłaszcza, że jeszcze tutaj miałam możliwość blisko Kirmowskich mieszkać. Możemy ich teraz podglądać. Skąd oni mają aż 3 koty? To jest Zojka, Dastan? A to kto to jest? JJ Kirmowski? Mary, czy ja o czymś nie wiem? No to wychodzi. Tak, wy się uczycie chodzić. Gdzie jest reszta dzieci? Dobrze, że wy macie swoje zabawki. Bo pan opiekunek... Jak zwykle, oczywiście. Przyjdzie ci pani lokaj. Już pomijam fakt, że znowu jest ubrana w ten czarny, brzydki kombinezon. O, jeszcze pan z tego. Pan Lama. To jeszcze drugie, co będzie romansować z moim Derekiem. Ale o, dobrze, zajmuję się dziećmi. Miło. Możemy zjeść, no czemu by nie. Nie, ty nie wracasz. Gdzie ty masz zjeść, dziewczyno? Tu? Nie, to są lody, to te śmieszne. Tu. Może dlaczego tu tak mało się płaci za zostanie wspólnikiem? A za szpital? No za szpital to już oczywiście wygórowana cena. Ja na razie muszę troszkę pieniędzy oszczędzić, bo to mój domek chce zarobić. I tutaj to chcę poodwiedzać, takie te rzeczy do nurkowania, bo tutaj jest w ogóle, widzicie, jakaś wyspa, jakieś coś. Też będę się tym zajmowała, na razie chcę tutaj jakoś to ogarnąć. A jeszcze w dodatku priorytetem u mnie są dzieci, żeby nauczyły się mówić, chodzić i tak dalej. Zaraz pani w ogóle, jak ty się kobietą nazywasz? Alecja? Dobra, będziesz Alicja. Nazwę cię po swojemu. Będziesz miała paczki ładny pokój. O, bo nasz pokój jest tutaj. Jak nie lubię, słuchajcie, niebieskiego, tak mi się tutaj te kolory spodobały i dlatego w sumie tu ich umieściłam. A poza tym łazienka mi się mega podoba. No tutaj natomiast w tej łazience, co mnie zaintrygowało, to był podest. Dobrze, też mogę ci to zrobić. O, podest tutaj taki podołowany, taki mega był. Tak, to oczywiście pójdzie czytać, no ale nie ma co robić, no to... To proszę cię bardzo. Te punkty osobistości później zrobisz. Weź spadaj. O, jak ładnie, Derek, kochanie. Szybki pisarz. Żebyśmy ci jeszcze jakąś nagrodę kupili. W ogóle zaraz. Aha, Madzieje. Weź ty na razie przestań. Weź małego na ręce. Bo niech ich zaniesie do domu, słuchajcie, bo dzieci nam się zgrzeją za mocno na dworze. Tu odłóż Kamila. Weź Maćka.
Tak, i znowu nie zdążyłam ich przebrać. Znaczy nie zdążyłam, co w sumie zapomniałam. Ale już na następny odcinek będę przebrani. Czy ja to pana lamę muszę wyrzucić? W ogóle co moje kotki robią? Wyścig sobie biega. Może by tutaj popolowały, teraz zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Ty chcesz przytulać na legowisku, nie stawiłam wam legowiska jeszcze. Tadeusz, się nauczyłam, że ryb ty nie złapiesz. O, ta chce się pouczyć, ty też nie złapiesz ryby. Dobra, to też się czaić wszyscy. Co robi bziciuch? Biegaj w kółko. Tak, i tutaj, słuchajcie, mam jeszcze saunę. Nie wiem, w sumie skąd on mi się tu wzięła, ale jest. No, bierz małego. Też go odłóż gdzieś tu. I weź Mary. I ją możesz podrzucić. Nie, nie ma polecenia. Mazia, spadaj do domu, bo dziećmi się trzeba zająć, nie się szlajesz. Darek pójdzie reklamę zaraz nagrywać. Aha, i to ja chciałam sprzedać, bo to mi nie jest potrzebne. Na razie nikt na studia u mnie nie idzie. Tak. Wiem, że tutaj mam w wyposażeniu książki, ale ich na razie nie odłożę na półki, bo zapewne będę kupowała inne regały wszędzie, więc niech będą na razie w ekwipunku. Co to mi tu biega? No, co by mogło biegać? Paparazzi, prawda? Weź tutaj odłóż Mary. A jeszcze miałam coś powiedzieć. A, zapewne będziecie chcieli, żebym wam udostępniła ten domek. To standardowo w 25 odcinku wam go udostępnię. Już wyposażony w ogóle. Właśnie ustaw jako drzwi wejściowe, a nie wszyscy dziś nie wiadomo gdzie ganiają. No, idź do dzieci tutaj. Maciek, ty umiesz chodzić? Nie umiesz, to ciebie nauczymy chodzić. Ktoś czegoś się nauczył, nie wiem kto i czego, ale dobra. Aha, kotek się nauczył. Ty idź nagrywaj reklamę. Czego ty, łowiec, co chcesz się uczyć? Czy Tadeusz coś znalazł? O, centkowany. Kudy ma listek. I chcesz iskać tego? Złapać coś rzadkiego. Ile ty masz jeszcze? A jeszcze masz dużo, ale w sumie... Dobra, już ci to zaznaczę, żeby nie znikło. Madzie, uczysz małego chodzić? Uczysz. Masz bardzo ładną Madziu sukienkę, muszę przyznać. W sumie sama cię wybierałam. Ale jeszcze nie mieliście możliwości jej obejrzeć. Czego ty pokojowy chcesz? O, dobra, ja ci mówię. Masz. Ucz chodzić Kamila teraz. A wszystkie dzieci umieją z toalety korzystać? Umieją. Dobrze. A jak tam kociaki? O! Fredek. Nie, nie chcemy takich zwierzątek na razie. No, chyba, że przy meblowaniu domu wpadnę na taki pomysł, że jednak chcę. I Biedronka. A Biedziuch nic nie robi. Biedziuch sobie będzie drapać. W ogóle ty się wyuczyłaś jakieś cechy? Łowca dumna. Schludna muszę cię jeszcze nauczyć. Werek nagrywa reklamę. Madziu, ty miałaś Kamila uczyć chodzić, a nie gdzieś polazłaś. Ucz chodzić to dziecko. Dobra, wiem, że jesteś małym książkowym, będziesz czytała, ale nie teraz. Mam dzieci chodzić. Wyjścia. Wieść cmentarz podczas pełni. Pójdziemy, słuchajcie, na pewno, bo chciałam tutaj cmentarze pozwiedzać. O, jak słodko on chodzi. A, Derek już kończy. O! Ładnie, Derek. Zawróć skarby do domu, bo... powinieneś uczyć się malować. Ja troszkę zaczniesz, a potem się tobą już zajmę. Kto? Kulis złapała skarabeusza?
Mam wrażenie, że u mnie w domu jest za dużo ludzi. Nie wiem dlaczego. W sumie tylko piątki i trzy koty. O, jak Mary ładnie z nocniczka korzysta. Dallas. Weź się pobaw. A patrzcie, od razu ta Alicja przyleciała sprzątać. W sumie podoba mi się ona. Nie będę na Alicji już ją przerabiała. Lubię ją taka, jaka jest. Znowu byś chciał być tym. Stać się partnerem, pomyślimy nad tym. O, to Kamil chce, zostaw naukę chodzenia i użyj. Madzia przez ten czas mogłaby jakiś obiad podać, czy coś w tym domu. Może być łosoś z rusztu. Bo też tutaj moja kuchnia jest mega wybrakowana i wystają mi z kuchenki liście. Super. Nie da rady ustawić bliżej, żeby nie dosięgała. Dobra, niech będzie tak. No czego nie idziesz gotować? O, albo bulion rybny. No dajcie dziecku skorzystać z toalety. Już będziecie mi... Aha, ktoś mi dał butelkę, bo mi się siku chciało, no. Mega ambitnie logiczne. Skarby, czy ty sobie rysujesz? Tak, ty malujesz. To maluj. Madzia gotuje. Tutaj dzieci mi się widzę zajmują ładnie. Ale jakoś najszybciej się wszystkiego nauczyła, tak. A ty czego tam wyjesz? No aha, głodny jesteś. Zaraz Madzia skończy, to się to zajmie. Nie, dobra, Alicja przyszła. W takim razie Maćka będziemy uczyć dalej chodzić. Zdaje się, że każdy z nich już umie mówić. Tak, jest pogawędka. A tak naprawdę to się zastanawiam, czy zmienić Madzię fryzurę, bo mi się tak mega ta fryzura podoba. Oj, tego chcesz nauczyć chodzić. Wszystkich byś chciała uczyć chodzić. Dobra, Darek, daj na razie spokój temu malowaniu. Gdzie to jedzenie? O. Zjedz sobie, się ogarnij. I trzeba pójść, no, spać. Jutro pracujesz w ogóle? Tak, jutro pracujesz. Madzia zresztą też. O, widzisz, przy okazji może dzieła sztuki poskanować. Tak, ale tutaj te krzesła będę musiała usunąć, bo oni tutaj na stole będą mi siadać, a ja bym chciała, żeby oni jedli ładnie przy stole. Chodźmy tu. I znowu tu mam liście w ścianie. Dobra, już później to poprawię, nie będę teraz tego naprawiała. Jestem w ogóle ciekawa, ile będziemy za ten dom płacić rachunków. Czy jakieś rachunki? Nie. Potem powysyłam wam jeszcze prezenty. Aha, mamy toaletę na dole. Ja, jak się kudzi słodko bawi. Czego? Nie, paparazzi nie tolerujemy. Właśnie zauważyłam, że nigdzie nie mam prysznica. Wszędzie są wanny. Będę musiała kupić sobie prysznic. Kto mi śpi na łóżku? Okej, to śpi mi Tadeusz na szafce. Mogę, mogę. Oznacz jako ulubioną do spania. Będzie miał mój kotek szafkę. Ulubioną. Dobra, Darek, to chodź do naszej łazienki. Weź kąpiel. I możesz się odprężyć. Madzia powinna przyjść do ciebie. Nauczy tu nam się Maciek chodzić. No już niedużo ci zostało. Mariusz śpi. Czy... aha, Kamil też śpi. A Maciek się nauczył chodzić. Jej! Dobrze, to Madzia, rzuć go do łóżeczka. Rzuć do końca.
Idź do swojego męża, który zapewne czeka na ciebie niecierpliwie. Jak w wannie czeka. Dobra, mniejsza. Nie, ale już mnie czekał. Wyściskać Maćka, dobrze, zaraz. Znaczy jutro, potem. A. I teraz Derek, czekaj sobie. Trzeba jakoś uświęcić nowe mieszkanie, nowy dom. No wam się akurat podoba. Idźcie spać, bo jutro... jutro pracujecie przecież. Zresztą, czy wy każde figlowanie musicie pamiętać? Jak tam moje dzieci? Moje dzieci sobie odpoczywają. Kuli też gdzieś śpi. Aha, Kuli będzie lubiła spać na kanapie. Dobrze. A co robi Bździuch? Bździuch się skłaczyła. Niech sobie jeszcze podrapie. Kuwetka chyba stoją tu, tak. Dobrze, pamiętam. Jak to skończysz, to będziesz jeszcze czyściła się. Chciałabym, żebyś miała tą całą schludną. A co robi Alicja? Alesia. Alicja, ładnie brzmi. No, to teraz przynajmniej nie będziecie mi marudzić, że ma bardzo mały pokój. Nawet telewizor ma u siebie w pokoju. Jak nie patrzeć. Dziwny ma bardzo makijaż. Aż się zastanawiam, czy jej nie przymalować. Nie wiem. W ogóle Madzi i Dereka pokój taki cudeczka ubogi jest. Będę musiała go zrobić jednak po swojemu. Gdzieś coś mi miałczało. Aha, to nie śpi, to śpi. Aha, to, ten się, ta się załatwia. Jest, chludna, udało się. Jeszcze zaraz, kupiłam zabawki, chciałam, żeby ona się pobawiła troszkę. O, masz myszę. Baw się. Może ta zabawka prawie taka wielka jak ona. Tak, jeszcze kocimiętka, która wstała. Dzieci śpią. O, Madzia musi się jeszcze wykąpać. Tu się już mogę wykąpać w sumie, jak wstaniesz. Na którą ty masz dziewczynę do pracy? Na 12? Darek ma na 10. Wpływy u buntowników powiadasz? Dobrze. Załatwimy. Lepiej, lepiej. To jeszcze Derek skarbie, jak wstaniesz. O, to możesz... Czego nie możesz tego skanować, bo... To zeskanuj. Jak to z tym malowaniem? Biednie. Kupię ci maszynę do mózgu, no bo nic innego mi nie pozostaje. Ty jako artysta to lubisz, widzę, oceniać, ale jesteś, że tak powiem, z deka zakuta pała, jeżeli chodzi o naukę tego. Jest. Gdzie ja ci to postawię? To i tak tylko tymczasowe. Tu wam postawię. Dobra, powiedzmy, że przeszkadzać nie będzie, potem to usunę. Ja weź wzmocnij sobie mózg. Mózg, jak to brzmi. A pójdę sobie teraz popodglądać, co Julia robi. W ogóle tu można byłoby nasze koty przysłać, żeby się bawiły z tym. Z Dostanem, z Zoją. O, samochód mają. Ja naszym będę musiała kupić samochód, ale to już jak wyposażę wszystko. Widzę, że ten Mateusz się chyba spełniał. Czy nie mieli kiedyś tu piaskownicy? Jak mi się wydaje, co to jest? Aha, to jest lampka. Dobra. Szczerze, tak przez okno mebli tego wszystkiego nie widać. Dobra, a co u naszych słychać? No się jeszcze śpią?
No, Darek już kończy w sumie. To jeszcze może zdążyć zjeść jakąś sałatkę na śniadanie czy coś? Może teraz jak się popatrzę na te meble w kuchni, wyglądają jakby były zapleśniałe. Mi się nie podobają. Tak w ogóle to ty zjedz jogurt. Który to się tak najada? Tadeusz. Ojojoj, Tadziu, ty masz biednie z kontaktami, z tym wszystkim zdrapaniem. Weź sobie, przyjdź tu. Zaraz, bo ty chciałeś jeszcze eksplorować pod czymś. Tu możesz? Badaj pod spodem. O, Madzia się zerwała. Gdzie już leci? Aha, prysznic miała wziąć, to znaczy się wykąpać. Chłopaki już powstawały? Jeden śpi, drugi siedzi, dobra. Co? Biździuś chce spać. Dobra, bo ona jest mała, nie może wskakiwać na meble, to kupię jej legowisko. Może takie? Różowe, jakie słodkie. A ja kupię na razie czerwone. Zmieścisz się tu? Zmieścisz, o. Dobra, to tą Kudi na razie zabiorę. O, niech tam się chowa. Kosmiczne wstawię tu. A nie, nie mogę, bo tu są drzwi. Ła. Zaraz znajdę gdzieś indziej miejsce. To tam niech rybka wraca. Chyba, że czekajcie jeszcze. Oj, sprzedałam rybkę. Nie, to też się nie z tego. Dobra, jest rybka. O, teraz mam problem, gdzie ja to legowisko położę. Dobra, na razie będzie stało tu. No. Madzi i Derekowi mocno nie powinno przeszkadzać. A jak dorośnie, to będzie spała sobie na tym, na kanapie. Ja na przykład mój Tadeusz jak był mały, to... O, zaliczyło ci. Jak był mały, to sobie spał w takim koszyku. A potem mu przeszło i zaczął tylko po kanapach mi spać albo po parapetach. Dobra, chciałeś drapać, to drap. Madzia kończy brać kąpiel. Któryś tu jest głodny. Chyba to może być głodne. Tak. Chyba że Alicja już leci. Festiwal lata. W ogóle gdzie są festiwale w tym mieście? A, tutaj. Jeszcze nie zwiedzaliśmy tutaj. Będziemy musieli tutaj przyjść. Tylko no, tak jak mówię, najpierw chcę, żeby moje dzieci wszystko miały. Ameryce, Amery też głodna. Weź... skorzystaj sobie, a jak skorzystasz, to pewnie Alicja da ci jeść. Aha, i ty chciałeś malowanie, tak? Powinno być lepiej z tobą wtedy. O, Madzia, fajnie ten tytuł już wygląda. Co by Madzia teraz zrobiła? Któryś z nich nie umie chodzić, tylko nie pamiętam, który. Maciek umie wszystko, czyli Kamil nie umie. Tak. Kamil musi zjeść, skorzystać z toalety, to Madzia ma jeszcze troszkę czasu. Co robią nasze koty? Może im się z kotami chwilę pobawiła. To już sobie tutaj drapie. Musisz go zawołać? Dobra, to pójdź do niego. Pochwal go, dawno kotka chwaliłaś. Weź... nie wiem, daj wąchać dłoń. Dobra, ty to zostaw. Aha, Darek musi iść do pracy. Dobra, będziesz głodny albo najesz się w robocie. W ogóle, który ty już masz poziom? Siódmy. Czy ty miałeś w koło domu leciała do tego Tadeusza? A czy z tamtej strony nie ma schodów, że ja się zapytam? A fakt nie ma. Będę musiała tutaj schody zrobić w takim razie. Bo to jest troszkę bez sensu dla mnie. Aha, z tej strony są. No to też sobie zrobię z tej strony tak samo. Będzie akurat fajnie wyglądało. To jest bez sensu, żeby ona ganiała tak w koło mieszkania, bo chce ten z kotem się pobawić.
Oj, macie zaraz iść do pracy. Nie zdążymy tam. Nie zdążymy, żeby jeszcze nauczyła któregoś chodzić. Daj mu jeszcze przysmak. O. Dobra, i spadaj do roboty. Możesz ciężko pracować, to może jaki awans, to znaczy nie awans, premię dostaniesz. Ty chciałeś rozglądać się. I pobawić się zabawką dla kota. A co Kudi by sobie życzyła? Nie będziesz syczyć na Dereka. Idź sobie ten... polować, bo byś chciała. Aha, i skorzystać byś chciała. Tu jest toaleta twoja. Dobra, czyli ten w robocie, ta w robocie. Trzeba ogarnąć dzieci. O, ty już korzystasz bardzo ładnie. Już teraz zapamiętałam, Maciek ma ciemne włosy, Kamil ma jaśniejsze. Możemy się zgodzić na to. Takie rzeczy to jak najbardziej. Gorzej, jeżeli chodzi o właśnie o gotowanie, przynoszenie i tak dalej. Dlaczego ty się palisz? Pali ci się kuperek. No. Okej, no. A dlaczego strażacze są w drodze? Fajnie byłoby, jakby się spaliła. Ja to przyszło, stoi się też. O, gasi ją. Tak, a tobie ta parasolka naprawdę była potrzebna. Kopciu. No, ty powinieneś być przewinięty. Dzieci mi się bawią. Mary się czepiła logiki straszliwie, widzę. No szkoda, że dzieci nie mogły się bawić. Ej, zdołącz. A chyba już nie może, bo ten jest. Nie, nie będziesz ciągle jadł. Kto pierwszy? Derek wraca z roboty, tak? No to wychodzi. Jak wrócisz... O, ptaka złapał. Weź sobie... Czemu jeszcze jest wyłączona maszyna? No, no dobra. To wróć w takim razie. O, dlaczego mamy dwa alarmy? Gdzieś ja musiałam chyba jeden kupić przez przypadek. Dobra, to weź to sobie... Zaraz, nie. Tutaj. O, ładnie za rachunki płacimy. To od razu wysilić prezent, jak będziesz przy skrzynce. Już pięć? Pięć, dobra. Nadia, no to potem możesz gościnnie od razu wystąpić. Rzeczywiście jesteś brudny i ciebie nikt nie przybierze, tak? Ła, ducha zobaczyłeś. To tu są duchy? Znajdę tego ducha? Nie widzę, albo tak szybko przebiegłem, że nie zdążyłam zauważyć. Dobra, mniejsza już. Darek, bierzesz to pocztę? No, to zapłać. Do Egiptu chciałbyś pojechać. I gdzie jeszcze? Co jeszcze? Dobra, i bierzemy się za wysyłanie prezentów. A, i serdecznie prosiłabym nie jęczeć, że komuś tam mam wysłać prezent z tytułu, że ktoś mi już powysyłał ileś prezentów. Ja o prezenty nie proszę i wam mówiłam, że prezentów od was nie przyjmuję. Tak więc tego typu komentarze wrażenia na mnie nie robią, no sorry. Że tobie. To już dzisiaj dziewczynę mam z głowy. Tak. Teraz tutaj może panu. Teraz powiedzmy z czwartej strony. Zleciałam aż na piątą. Panu.
Jarek, musimy trafić albo na zwierzątko, albo na dziecko. Jarek chciałby awans, no niebywałe. Że z ostatniej strony. Na ostatniej nikogo nie mamy. Tutaj mamy, tylko nie mam pewności, czy nie wysyłałam właśnie. A wyślemy tobie. Już. Obowiązek spełniony. Pozdrawiam wszystkich, którzy dostali prezent ode mnie. Tak więc, Darek, kochanie, teraz zyskanuj sobie dzieło sztuki. Nie pojedziesz do Egiptu, nie denerwuj mnie nawet. Ja zobaczymy, czy nie możesz sobie znowu mózgu ulepszyć. A możesz już, dobra. To sobie ulepsz od razu. Co robi Tadeusz? Tadeusz się czepił zabawki, no. I sobie skorzystaj z toalety, która jest tam. Jeszcze będę się przez jakiś czas pewnie gubiła tutaj. I idź sobie poluj troszkę. Właśnie teraz tutaj jest o tyle fajnie, że macie, mam tutaj bardzo dużo tu przestrzeni. Będę mogła tutaj zabawki dzieciom znowu poustawiać. Akurat będzie fajnie. Ty się nie baw tam, tylko weź tutaj podrap i popoluj. Ty chcesz mieć mistrzostwo przecież. Co robi Bździuch? Bździuchowi się strasznie to spodobało i będzie teraz tu cały czas pewnie spał. Znaczy spała. To niech sobie podrapie, a potem sobie niech zje. A potem pomyślimy. Madzia tam dalej urzęduje, ten sobie mózg naprawia. Jak naprawisz, to chodź do Maćka. On chyba nie umie chodzić, albo to Kamil nie umie chodzić. Dobra, Kamil nie umie chodzić. I ucz go chodzić. Dlaczego Mary jest w środku w domku? No wiecie, nie to, że ja jej bronię czy coś. Po prostu zadziwia mnie ten fakt. O, też 5000 Madzia dostała. Fajnie. A czekaj, gdzie ty jesteś, dziewczyno? Ty jesteś tu. 18000 tyle, żeby zostać wspólnikiem. A gdzie tu jeszcze jest coś takiego, że tak powiem, tanio wspólnikowego? Że tak, jak trawa z perkusją, wow. Urząd zjazd graczy w gry wideo. Ja chcę to zobaczyć. Czy ja rozumiem, że on po prostu sobie tam wchodzi i to się dzieje, że tak powiem? No, dobra. Ja wolę popatrzeć, co tutaj robi ten Darek z małym, jak się uczył chodzić. No, jemu już niedużo zostało. A, jaki ładny wąż. No, sprzedaj go. A, ty miałeś kowalika. A ty teraz zjesz. Jak zjesz, to idź jeszcze z toalety skorzystaj. I z Kudi możesz się pobawić. Gdzie jest Kudi? A, Kudi też chciała polować. To Darek najwyżej się z tego pobawi, bo akurat pewnie Maćka skończył uczyć chodzić. Jak Madzia urządza zjazd. No, w sumie. Chciała, to ma. Które dziecko mi tak śmierdzi? Aha, to mi śmierdzi. Dlaczego Alicja go nie chce przebrać? Weź go, zostaw i podejść do niej może. I dobra, moje dzieci już umieją wszystko. Tak więc Darek, idź tutaj. Dobra, zostaw już. Bździuchem musisz się zająć. Zmieniać nie będziesz. Wąchać dłoń. Weź pochwal, że jest schludny. Pochwal nie niszczy. Co prawda w łazience, no... A nie, wyjdziecie z tej łazienki, to dobra. Coś się Darek zawiesił w rozkroku. No dobra. O. Jeszcze pogłaź. Robala plazmowego mamy. O, to może Darek to pójdzie, wywiezie.
tam gdzie trzeba. Przy okazji sprawdzimy, gdzie jest ośrodek naukowy. Mam rozumieć, że mi to trochę czasu zajmie, zanim ja dojrzę to. Tam jest szpital. Tu jest szkoła, stadion. Że tu, gdzie on pracuje. O, szkolenie artystyczne nawet możesz teraz mieć. Dobrze. Nie no, ale... Teraz chyba obok jest jeszcze jedna wyspa. W którąś mańkę. No nie uwierzę, słuchajcie, że nie ma ośrodka naukowego tutaj. O, oczywiście, że jest. Oddaj owady. Co tu jeszcze możesz zrobić ciekawego? Zostać wspólnikiem za 40 tysięcy. No, chyba na razie nie. O, i kurs z nurkowania. W ogóle właśnie, będziesz wracał. Nie jesteś mocno zmęczony? Troszkę jesteś. Byś sobie tutaj gdzieś ponurkował. O. Może moje dzieci są nieszczęśliwe. Czy pani Lokaj się na nas wypięła? Nie, ona tam jest. Teraz może tu przyjdzie, teraz zajmować się tymi dziećmi. O, poszła do tego. Ona też już zmęczona jest, widzę. Dobra, Darek, wracaj, bo tutaj dziećmi się trzeba zająć. Macie kończyć z jazdy. Też do domu. Pomóc tu. Dlaczego ty mi brudne dziecko nie szkoda do tego? Darek, chodź tutaj. Aha, to sobie pływasz, tak? Skoro twierdzisz, że tym bliżej do domu. To proszę cię bardzo. W każdym razie idź uratuj Mary. Bo z tego co widzę, to nasza pani Lokaj brudne dziecko ci włożyła, załamała ręce i uciekła. A Maria aż padła, ale nie, my ją obudzimy. Nie będzie nam dziecko spało brudne. Naraz tak... Nie, nie to. Po kolei. Nakarm. Każdy po kolei do karmienia. Ciebie od razu przewinę. Choratyniec nosorożec. Co to jest? Nakarm. To Kudi złapała, zobaczycie. Ten ma pająka. Co pająka mi przypomina? Okej. Okay. Wyjątkowe latanie, o tym nic. Sprzedawaj to wszystko. Darek, jak tam dzieci ogarniasz? Ty, jak się najesz, ty coś jeszcze chcesz? A, on by chciał skorzystać. No, ja ci nie broniłam korzystać. Wow, 5500 dostaliśmy za taką imprezę. No dobra. Dobra, skończysz temu, zmień. I do końca. Potem temu zmień do końca. Na koniec Mary. Do końca. Madzia, wrócisz do domu. To w sumie będzie chyba wszystko już zrobione. Możesz nocnik posprzątać w sumie. O, ten padł. Który jest jeszcze brudny? On ci zmienia przynajmniej tu pieluchę, tak. No i wszystkie dzieci szczęśliwe. Tadeusz, Tadeusz, co chcesz? Powitaj Madzie. To weź go... Daj obwąchać dłoń. Niech mu trochę kontakty wzrosną. Jo, jak się słodko przewraca. Tak, i Madzia też już idzie spać. Darek, skończyłeś? Dobra, kończysz z dziećmi. Idź zjedz bulion.
Ogarnij się szybko i też spać. A ja w międzyczasie jeszcze kotami się zajmę. Macie gdzie? Dobra, Madzie, nie będziesz już Madzie wąchiwał. Idź za to zjedz. Idź podrap. Potem też skorzystaj i pójdziesz sobie spać. Na stolik do Madzi. Śpij tu. Co robi Kudi? Kudi też się chce spać. Będę musiała chyba im jeszcze jedną miskę kupić, wiecie? Widzę, że ta nie wystarcza. Czekajcie, ja mam przecież wyposażenie rodziny. O. Czego nie możesz z niej skorzystać? Dobra, bo już miała głodna, to sobie sama pójdziesz najwyżej jeść. Czas pokoje, Darek? Cieszę się. Dobra, jeszcze musimy teraz czekać na ten, na pełni księżyca, żeby na cmentarz pójść. Darek chyba też chciał. Ja chcę Madzie całą być. Dobrze. Jak tam bziuch? Bawi się słodko. Dobra, idź już, to już będzie z ciebie tego jedzenia. Nie chcesz drapać, tylko spać. No dobrze. Ono też poszło spać. Bziuch sobie drapie. Dobra, wszyscy się jakoś ogarnęli, widzę. I z dziećmi też już w porządku. I Darek już też może iść spać. Dobra, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, Madzia z Darekiem powoli się tutaj zaklimatyzowują. Na szczęście nie potracili pracy ani nic, jakby to było w przypadku, gdybym ich przeprowadzała telefonicznie. Widzę, że Alicja też sobie się tutaj spełnia jako nasza pani lokaj. I cóż, tak się zastanawiam, czy by imprezy jakieś nie zrobić powitalnej tutaj dla wszystkich tych moich znajomków. Ale to już zobaczymy. Teraz jeszcze chcę sprawdzić. O. Wychodzi za to, że, na to, że za dwa odcinki będą urodziny dzieci. Fajnie. I słuchajcie, bardzo mi się spodobał wasz pomysł na temat, żeby zapytać imienników dzieci, jakie zawody powinny dzieci mieć. Tak więc nie mieszkam zapytać. No i cóż, tak jak mówiłam, domek będzie wystawiony już po przemeblowaniu po 25 odcinku. I chyba tyle, co mam z takich ważniejszych ogłoszeń. No dobra. Tak więc dziękuję wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się, no i cześć!